Urodziłem się w Żarkach, jurajskim miasteczku, zwanym też Żarkami Żydowskimi. W tym miasteczku od XVIII wieku, od XVII wieku prawie połowę społeczności stanowili Żydzi. Ja właśnie też się urodziłem w domu pożydowskim, w którym żyli, mieszkali Żydzi, tak jak prawie w całym rynku. Tu się wychowałem, tu skończyłem szkołę podstawową, liceum, ale już na studia wyjechałem oczywiście z Żarek i teraz już tylko mogę do nich wracać. Mojego domu już nie ma. Pozostał tylko po nim ten ślad na murze. Po żareckich Żydach, którzy kiedyś stanowili 50% tej społeczności, zostało niewiele śladów. Został jeden z trzech kirkutów, które kiedyś tu były. Została bużnica, w której jest Dom Kultury. No i została zabudowa, ale jest pewien maleńki, szczególny, drobny ślad, który znałem ze swojego rodzinnego domu, którego już nie ma. A odnalazłem gdzie indziej. To ślad po mezuzie. Mezuza to po hebrajsku dosłownie odrzwia, framuga. W każdym domu pobożnego Żyda na prawej framudze ukośnie przymocowana była mezuza. Tu widzimy, miała ona formę wyżłobienia przykrytego blaszką. W tym wyżłobieniu znajdował się pergamin z dwoma cytatami z Tory. Zwinięte, a na zewnątrz wypisane słowo po hebrajsku wszechmogący. Żyd nie wszedł do domu swojego, póki nie dotknął mezuzy i jej nie pocałował. Jest to jeden z ostatnich dwóch śladów mezuz, które odkryłem w Żarkach. Kiedyś, myślę, były na każdym domu. Półtora kilometra od moich rodzinnych Żarek, od mojego miasteczka, na wzgórzu, które się nazywa Laskowiec, stoi ten kościółek świętego Stanisława. Legenda mówi, że tu były stare Żarki. Niestety ani historycy, ani fakty archeologiczne tego nie potwierdzają, ale też do końca nie rozstrzygają tej legendy. Ja jako chłopak tutaj urodzony, chcę wierzyć w to, że działo się tu wiele najdziwniejszych rzeczy, bardzo tajemniczych i nie zależy mi tak bardzo na tym, żeby zostały wyjaśnione. Lipa babka pod Żarkami, jeśli to prawda, że ma 400, a nawet 600 czy 800 lat, jak mówią rozmaite legendy, to jest to w zasadzie niemy świadek, który zna tajemnicę powstania Żarek, powstania pobliskiego kościółka, tajemnicę starej drogi, która prowadzi na Jaworznik. Bywałem tu jako chłopak. Jeździłem na nartach ze wzgórza, z Laskowca na dół, na Łazy. Od Lipy Żareckiej zjeżdżałem sankami w dół. Tu przychodziłem z harcerzami, paliłem ognisko.
Aż wreszcie, kiedy z Żarek wyjechałem, bo musiałem podjąć pracę w Katowicach, kiedy zacząłem do Żarek już przyjeżdżać i przychodzić tutaj, zauważyłem, że z roku na rok tego kościółka ubywa. Niszczeją mury, przybywa gruzów i postanowiłem to miejsce zachować, uporządkować. Zdarzył się taki dobry dzień w 1982 roku, w sierpniu, żeśmy tu przyszli z grupą przyjaciół i postanowiliśmy, że tego dnia rozpoczniemy porządkowanie, odgruzowanie, zachowanie tego kościółka dla siebie i dla innych. Nam było łatwo tutaj przychodzić, bo po prostu lubiliśmy to miejsce i byliśmy blisko. Ale nasz kolega aż z Katowic przyjeżdżał tutaj w każdą sobotę i ciężko pracował od rana do wieczora. On chyba w ogóle nie miał wakacji, nie był na żadnych wczasach. Jego wczasy to były właśnie tutaj. Opasałem ten kościółek takim wykopem archeologicznym, gdzie warstwa po warstwie, łopata po łopacie odkrywałem ziemię, która nie była ruszana, jak mam nadzieję, całe wieki. Wiosną kolejnego roku, 83, rozpoczęliśmy pracę tutaj wewnątrz kościoła. Gruz w prezbiterium sięgał do tego poziomu, do poziomu gdzieś mojej szyi. To wszystko trzeba było łopatą wrzucić na taczkę, przejrzeć i wywieźć do sąsiedniego tutaj okopu. Te roboty trwały aż do 23 sierpnia 83 roku. Wiem, zapamiętałem, bo ten moment, wywiezienie ostatniej taczki gruzu z kościółka, zanotowała moja żona aparatem fotograficznym. Kiedy już skończył odgruzowywanie, trzeba było zorganizować ludzi. I ludzi można w Polsce zorganizować, tylko jeden warunek: do dobrej, twórczej pracy, żeby coś po sobie zostawiło. I tak to było w przypadku kościółka. Pan Dudek, pan Kluszczyński, pan Jędrycha, pan Dziewięcki. Wszyscy ci ludzie, kiedy żeśmy z panem Wojciechem z nimi rozmawiali, wszyscy powiedzieli, że chętnie przystąpią do pracy i będą pracować i pracowali. Bywało nam tu różnie. Praca szła raz szybciej, raz wolniej. Trzeba było pilnować, żeby te nowe fragmenty muru, które żeśmy kładli, nawiązywały do sposobu budowania takiego, jaki widać było w starych murach. Ale właśnie zdarzył się taki zabawny troszeczkę incydent, że pewnego deszczowego dnia, kiedy nasi murarze poszli na obiad, a w czasie tej przerwy obiadowej zaczął padać deszcz, długo musiałem tu na nich czekać, a wraz ze mną rozrobione wapno w folii, które no, mogło zniszczyć, gdyby nie niezastąpiony pan Poznański, który powiedział: panie Wojtku, bierzemy się do roboty. Sam wszedł na rusztowanie, złapał za kielnię i jak dobry gospodarz potrafił położyć spory kawałek muru, to właśnie ten fragment. Może nie wyszedł nam tak, jak
mistrzom, panu Pompie i Jędrysze, ale jest fragment muru zbudowany tutaj i naszą ręką. Pan Wojciech i ja też żeśmy część tego muru zrobili od strony wschodniej, ale tylko po prostu nie dla konieczności, bo byli tacy, którzy to robili chętnie, tylko chcieliśmy po prostu, żeby i tam był w tym murze nasz kamień. O to nam przede wszystkim chodziło i jesteśmy dumni. Ja na przykład bardzo, jak jestem koło kościółka i widzę, że te kilka kamieni, to właśnie ja w ten kościółek wmurowałem. Nie, litery nie wychodzą żadne. A ja widzę zarys liter. No ale nam nie wychodzi, ale... Głowił się nad tym napisem Antoniewicz, historyk. I tu chyba też wyżej, bo tu jest... nie udało mu się odczytać. W każdym razie jest to bardzo ciekawa historia. Niewątpliwie na kamieniu wyryta jest jakaś inskrypcja, ale czy to jest data? Czy to jest nazwisko? To jakby odwrócone P. Da się tu odczytać pewne litery. Tak. J, może Z, może S. Ale ono to jakby lustrzane odbicie, zobacz, no. To P. Ktoś na tym kamieniu coś wyrył, ale to potem było przykryte tynkiem. Może budowniczy, może murarz, może nie wiadomo. Jedna z wielu tajemnic tego kościółka. Dla mnie największym skarbem, największym odkryciem jest na przykład ta wnęka. Ona była ukryta w gruzach i wiem, że ta wnęka spełniała rolę zakrystii, można powiedzieć, że tu przechowywano naczynia liturgiczne i bieliznę liturgiczną. Ale oczywiście mam i ja swoje skarby. Na przykład te dwa odłamki pocisków, z których jeden znalazłem w tamtym rogu kościółka, a drugi po 3 tygodniach pracy tutaj gdzieś w prezbiterium. I to, co w zasadzie nigdy nie powinno się połączyć, mogłem połączyć. Był tu kościółek drewniany. Kościółek murowany powstał dopiero po roku 1763. W tym czasie Żarki już istniały, miasteczko w dole za nami, bo Żarki liczą sobie 600 lat. Kościółek świętego Stanisława wzniesiony jest z kamienia wapiennego, który można łamać, można wydobywać w zasadzie w każdym punkcie tutaj ziemi. Wystarczy zagłębić się metr pod ziemię i odkryje się złoża tego kamienia. A tenże wapień powstał z żyjących kiedyś w morzu amonitów. I tu właśnie, żeby oddać cześć amonitom, które zbudowały wapień, a z tego wapienia został zbudowany ten kościółek, zostały zbudowane Żarki. Wmurowaliśmy właśnie ten ślad amonitu. I archeolodzy, i historycy
przypuszczają, że istniało tu już miejsce kultu pogańskiego, że tu palono od dawien dawna ognie, dawniej ku czci słońca, istniał tu kult solarny, a potem, nie wiadomo z jakich powodów i kiedy, pojawiły się groby, miejsca grzebalne. Może było to miejsce, gdzie palono ciała, może było to potem miejsce pochówków, po zarazie, po bitewnych, po bitwach, które się tutaj rozgrywały przeróżne w okolicy. W każdym bądź razie wiadomo na pewno, że ten kościółek spoczywa na cmentarzysku. Tutaj wszędzie dookoła leżą ludzie pod ziemią. W zasadzie ja czuję się lokatorem w Katowicach, w tym mieszkaniu na 7 piętrze, jak w klateczce. Tutaj przyjeżdżam co tydzień, tu mam dom rodzinny, matkę, kiedyś miałem ojca, już nie żyję. Spotykam się tutaj z siostrą, z bratem. Kiedy przyjeżdżam do Żarek, to najpierw przyjeżdżamy tutaj, potem idziemy na cmentarz, a potem do domu. To jest taki stary nasz szlak.